1 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Komentatorem dnia jest pan Józef Pazderski, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrowcu Świętokrzyskim, jednego z prężniej działających na terenie naszego kraju. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie prezesie, Uniwersytet Trzeciego Wieku aktywizuje osoby starsze. Dzisiaj przy okazji tego Międzynarodowego Dnia Osób Starszych porozmawiajmy o aktywności. Czy aktywność dla seniorów jest potrzebna? Przykładem tej aktywności właśnie jest Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowcu Świętokrzyskim. I właśnie rozpoczynamy 6 października, kolejny rok akademicki. Jest to rok wyjątkowy, proszę Państwa, ponieważ obchodzimy w Polsce 40-lecie powstania ruchu seniorskiego, ruchu Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który założyła niegdyś gerontolog znana profesor pani Halina Szwarc. Jeżeli chodzi o nasz Uniwersytet Trzeciego Wieku, przyjął model francuskiego uczonego profesora Wellasa, który nastawiony jest na współpracę i edukację seniorów i aktywność intelektualną, społeczną i kulturalną. I nam się to udaje. Chcę podkreślić, że mamy w tej chwili już ponad 320-350 słuchaczy i tak kształtuje się ta liczba w ciągu ostatnich kilku lat. Właśnie w dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy rekrutację i proszę Państwa, cieszy nas, że ten jeden zapis tylko w tym dniu to liczba 85 słuchaczy. Fantastyczny wynik. Ale Panie Prezesie, prawdą jest, że zwłaszcza w okresie kampanii wyborczych o seniorach przypominają sobie wszyscy. Przypomina sobie rząd, wychodząc z zielonym światłem, wiele programów rządowych, 50+. Sami monitorowaliśmy szereg takich działań, jak na przykład senior przy komputerze. Proszę powiedzieć, czy Pana zdaniem tego typu wsparcie ze strony rządów, samorządu, jest potrzebne? Czy ono w praktyce przynosi efekty, czy faktycznie wpływa na rozwój intelektualny, na pozbycie się odrzucenia społecznego przez tę grupę seniorów? Bo, i tutaj chciałabym jeszcze prosić o jeden komentarz. Mówi się, że Ostrowiec staje się miastem seniorów. Młodzi ludzie powyjeżdżali. Wiąże się z tym szereg problemów. Zostają ludzie starsi sami, pozbawieni często opieki, ale także wkrada się taka smutna jesień. Jakie są alternatywy, jakie są możliwości? Jak Pan skomentuje to zjawisko? Myślę, proszę Państwa, że polityka senioralna w Polsce przychodzi zbyt późno. Następuje to ożywienie tej polityki senioralnej, mam na myśli rząd i Sejm, od 2002 roku. Przepraszam, 2012 roku. Dlaczego? Dlatego, że powstaje Departament Polityki Społecznej przy ministerstwie. Ponadto powstają komisje sejmowe. Jest Rada do Spraw Polityki Społecznej przy Ministerstwie Pracy obecnie, która służy ministrowi do realizowania finansowego tak zwanego projektu na lata 2014-2020, który skierowany jest do osób starszych, a szczególnie do stowarzyszeń, fundacji, prawda, organizacji pozarządowych, mająca na celu ożywienie tej działalności. No właśnie, działalności. Powstają te projekty, są ale departamenty, ale to jest takie małe dziecko jeszcze, bo sam Pan powiedział, 2012 rok, wtedy przypomniano sobie, że jest możliwość zrobienia czegoś dla seniorów. I ja chciałam zapytać, czy to, co powstaje w Warszawie na etapie ustaw, programów pomocowych, czy w praktyce Państwu przydaje się? Tak, ostatnie inicjatywy są bardzo ciekawe. Pracujemy obecnie, mam na myśli Uniwersytety Trzeciego Wieku, nad pomysłem stworzenia w Polsce Parlamentu Seniorów. Dalej, poprzedzone to będzie kongresem drugim, który odbędzie się w roku 2015. Otrzymaliśmy już informacje i dokumenty, mianowicie regulamin organizacyjny Parlamentu Seniorów. I to jest ważne. Pragnę podkreślić, że cieszę się, ponieważ i moja osoba została zaangażowana do pracy nad kongresem.
i właśnie w najbliższy piątek mamy kolejne spotkanie, gdzie pracować będziemy nad programem, przygotowaniem tych inicjatyw, prawda, dla rządu. Trudności są, ale w ślad za tą ożywioną polityką senioralną, która następuje właśnie w Polsce, na mocy ustawy sejmowej, którą podpisała pani była marszałek Sejmu, pani Kopacz, organizowane są w tej chwili tak zwane rady gminne seniorów. Podstawą właśnie jest ten dokument sejmowy. Czyli kolejny organ, który ma na celu aktywizację i integrację środowiska seniorów. Chcemy ożywić, pani redaktor, tę aktywność seniorską w Ostrowcu i Rada Programowa i Konsultacyjna oraz Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ostatnich dniach opracowaliśmy właśnie projekt i regulamin oraz statut tej Rady Seniorów i pragnę podkreślić, że właśnie 29 września wysłaliśmy na ręce przewodniczącego Rady oraz prezydenta miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Oczekujemy, że właśnie taka Rada powstanie. Tylko tutaj jest wątpliwość i ja sądzę, że te wszystkie rady gminne, które powstają, one muszą przełożyć się na finanse właśnie dla samorządów, ponieważ działalność ta jest dosyć szeroka i przejawia się w wielu różnych kierunkach. I jak przy większości działalności potrzebne są środki finansowe, właśnie, pieniądze. Panie prezesie, wrócę jeszcze do takiego codziennego dnia seniora. Czy potrafi pan odpowiedzieć na pytanie, ile lat ma najmłodszy słuchacz Uniwersytetu Trzeciego Wieku? Proszę państwa, mamy w uniwersytecie osoby, które mają 40 kilka lat i ponad 85, a nawet 92 jest taka osoba. No chciałam zapytać właśnie o ten najstarszy wiek. A zatem przedział wieku 40 plus i 80 plus. To cieszy, integruje. Proszę powiedzieć, jakich zajęć oczekiwaliby państwo, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, tak najwięcej? Jakie jest zapotrzebowanie? Wiem, że są państwo czynnymi uczestnikami wielu imprez o charakterze kulturalnym, ale także macie swoje grupy zajmujące się twórczością artystyczną, jest jakieś rękodzieło, prawda? Tak. To są wszystko zajęcia, które tworzycie i współtworzycie w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku lub swojej aktywności w innych sekcjach, chociażby Miejskiego Centrum Kultury. Jakie jeszcze potrzeby ma senior w Ostrowcu Świętokrzyskim? Program edukacyjny, kulturalny i społeczny Uniwersytetu musi być oparty na podstawach naukowych, w oparciu o takie nauki jak gerontologia, geriatria, prawda, gdy chodzi o szczególnie te choroby przypisywane wieku starszemu. I mamy w tym zakresie, jeżeli chodzi o program, on jest różnorodny. Wiele kierunków nastawionych na zdrowy styl życia seniorów, na jego aktywność fizyczną poprzez różne formy. I co oferujemy właśnie naszym studentom, słuchaczom Uniwersytetu? Wiele. Jeżeli chodzi o dziedzinę zdrowia, konferencje naukowe, warsztaty edukacyjne, przy współpracy na przykład ze starostwem powiatowym, tu muszę podkreślić, ponieważ oni wychodzą naprzeciw tej aktywności, gdy chodzi o zdrowy styl życia, założyli tak zwaną szkołę zdrowia, gdzie lansują i warsztaty, prawda, i szkolenie, i wykłady lekarskie, a ponadto i ćwiczenia, nawet i badania takie czy inne. Robi również pewne poczynania i Agencja Rozwoju Lokalnego, a więc mamy sojuszników i przyjaciół, ponieważ oni założyli w osiedlu, o ile pamiętam, Radę Seniorów, aktywnych seniorów przy tym i też w ramach swojego projektu czyli organizują dla seniora zajęcia. Musi być coś dla ducha i coś dla ciała. Najważniejsze jest zdrowie i dbałość o to zdrowie? Tak, ale my jesteśmy placówką edukacyjną, proszę państwa, i co ciekawe, że to są kreatywni, bardzo przedsiębiorczy, prawda, z inicjatywami ludzie. Cieszę się, bo na przykład oni korzystają z wykładów plenarnych różnych przedstawicieli nauki, różnych dziedzin wiedzy.
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, UJ, prawda, Uniwersytet Warszawski i nasi również pracownicy naukowo-dydaktyczni tej uczelni. I tam są wykłady. Stworzyliśmy warsztaty edukacyjne z historii na przykład, prawda, i kulturoznawstwa. I co ciekawe, że te zajęcia prowadzą nasi specjaliści. Na przykład jesteśmy w kontaktach ze szkołami ponadgimnazjalnymi. Pan Miszczuk, dyrektor Liceum Chryptowicza, prowadzi seminarium, zajęcia właśnie z historii. Ponadto, jeżeli chodzi o pana doktora Gotowieckiego, prowadzi seminarium wspólnie z panem Niedzielskim, zajęcia z kulturoznawstwa. A przy tym jeszcze przecież aktywność ta naszych słuchaczy przejawia się także w kursach komputerowych, języków obcych. Tu muszę podkreślić z przyjemnością, proszę Państwa, że ta współpraca daje wyjątkowo wyniki, bo na przykład, jeżeli chodzi o Liceum Staszyca, Liceum Chryptowicza, Szkoła Mistrzostwa Sportowego, ponadto Trzecie Liceum i tak dalej, panowie dyrektorzy przekazują nam do dyspozycji nauczycieli, fachowców, a więc i do lektoratów języków obcych, do informatyki i tak dalej, i cieszę się i w tym miejscu wyrażamy wdzięczność właśnie tutaj dla panów dyrektorów i dla tych nauczycieli, którzy te zajęcia prowadzą. Dla wszystkich zaangażowanych w to, aby jesień życia była naprawdę pogodna. A proszę Państwa, a przecież jeszcze mamy tutaj wycieczki edukacyjne. W roku ubiegłym przykładowo 500 osób skorzystało z teatru. Proszę wskazać instytucje o charakterze turystycznym i innym, gdzie tyle ludzi skorzystałoby. Oni jeżdżą chętnie. Ponadto gimnastyka, rawszczyzna. Czyli tak jak mówiliśmy, dla ducha, dla ciała, pogoda ducha, pogodna jesień życia. Tak. W poniedziałek startujecie inauguracja nowego roku akademickiego, dzisiaj rusza rekrutacja, zatem wszystkiego najlepszego na ten nowy rok akademicki, dużo wiary i siły. Tego życzymy w imieniu redakcji, myślę wszystkich telewidzów. Dziękuję panu za wizytę w redakcji i do zobaczenia. Serdecznie dziękuję.